Czołem, nazywamy się Ramona i Janek. I jest to kanał Jednym Sercem, a dzisiaj mamy dla Was drugą część błędów, które najczęściej popełniają wierni podczas mszy świętej. Jesteście ciekawi? Zostańcie do końca. Kolejnym błędem bardzo ważnym, który nie powinien się zdarzać, a wiemy, że się zdarza, to jest nieprzyjmowanie komunii świętej, kiedy jesteśmy władcą uświęcającej, czyli kiedy nie mamy grzechu ciężkiego. Kiedy byśmy mogli przyjąć komunię tak, świętą. Czyli ktoś na przykład stwierdza, że ma jakiś grzech bardzo lekki i z tego powodu decyduje się nie przyjąć komunii świętej. Tak naprawdę nie przyjąć komunii świętej powinniśmy nie przyjmować tylko z grzechem ciężkim. Kiedy mamy lekkie grzechy, to możemy podejść do komunii świętej. Tak na marginesie oczywiście tutaj mówimy o tym, nie, że ktoś teraz zbiera komunię świętą w ciągu dnia, że to już jest twoja druga i się zastanawiasz, czy możesz jeszcze raz, trzeci raz podejść. Nie, nie o tym mówimy, bo tu są oczywiście przepisy, że raz możemy przyjąć komunię świętą, drugi raz możemy przyjąć w ciągu dnia, jeśli w pełni uczestniczymy we mszy świętej, w pełni, więc tutaj naprawdę trzeba już całym sercem stanąć, ale już trzeci raz, no nie, chyba że jesteśmy już po spowiedzi, bo wcześniej mieliśmy świadomość, że po prostu uzyskaliśmy świadomość, że przyjęliśmy w grzechu ciężkim, idziemy do spowiedzi, to wtedy trzeci raz możemy przyjąć, ale to po spowiedzi. Tylko tak na marginesie zaznaczamy, żeby nie kolekcjonować takich rzeczy, a tutaj mówimy o tym, żeby nie ograniczać łaski, żeby nie rezygnować z łaski, którą jest właśnie Komunia Święta, czyli to spotkanie z Chrystusem, takie zjednoczenie z Chrystusem, to pozwolenie, żeby Bóg nam się ofiarował, żeby Bóg nam się po prostu ofiarował, żebyśmy Go przyjęli. Tak, i to ta Komunia Święta, przyjmowanie regularnie ciała Jezusa Chrystusa. Ciała i krwi Pańskiej. Tak. Daje nam siłę, daje nam moc, aby przeciwstawiać się grzechom, aby trwać w łasce uświęcającej, więc na pewno nie powinniśmy sobie odbierać tej możliwości, kiedy nie jesteśmy w grzechu ciężkim. I przejdziemy do kolejnego błędu od razu, czyli przyjęcie komunii w grzechu ciężkim. Kiedy jesteśmy w grzechu ciężkim, kiedy się nie wyspowiadaliśmy z grzechu ciężkiego, a takim grzechem ciężkim, który na przykład się pojawia, może być nieuczestniczenie w Eucharystii Niedzielnej, kiedy nie mamy żadnej dyspensy, no bo teraz są te dyspensy, ale to trzeba uczestniczyć, starać się uczestniczyć właśnie, łącząc się duchowo przy odbiornikach, kiedy korzystamy z tej dyspensy, więc kiedy nie byliśmy na mszy świętej, to już jest grzech ciężki. I te grzech ciężkie oczywiście, to musicie sobie poczytać, jakie to są. Mówimy tutaj oczywiście o słodkich dniach uroczystych, czyli niedziele, święta. Święta nakazane. Nakazane, tak, wszystko. Tak, tak, ale i właśnie należy pamiętać, żeby w grzechu ciężkim tej Komunii Świętej nie przyjmować, gdyż jest to grzech ciężki. Tak, i to jest bardzo ważne. Na szczęście w naszym kraju, tak przynajmniej mi się wydaje, tak jak obserwuję, jest duży szacunek do Eucharystii. Częściej spotykamy właśnie w tą drugą stronę, że ludzie, ponieważ mają grzech lekki, nie chcą. Nie idą, nie chcą przyjść. Tak. W tygodniu, na przykład spóźnili się 5 minut, więc już Komunii Świętej nie przyjmą. Tak, więc to jest tak. Raczej rzadziej ktoś w grzechu ciężkim przyjmuje Komunię Świętą, ale zdarzają się takie wypadki i naprawdę należy tak nie robić, gdyż jest to w jakiś sposób profanacja Pana Jezusa, przyjęcie w grzechu ciężkim. Kolejna rzecz to nikt nigdy nie wie, nikt zupełnie, może tylko księża, jak zachować się, kiedy jest uroczysta procesja z darami. Naprawdę, ja długo nie wiedziałam. Tak. Do tej pory się zastanawiam czasami, może już wiem. W dokumentach jest łatwo napisane, po prostu bardzo prostym językiem. Sami też księża o tym wspominają, już się chyba to coraz rzadziej, czy coraz częściej się spotyka, że jakiś ksiądz jednak o tym wspomni, że możemy siedzieć, kiedy są dary przekazywane, ale najczęściej ludzie wstają. Dlaczego? Bo to jest taki odruch, no bo tak się nauczyli. My też tak wstawaliśmy, bo myśleliśmy, że tak trzeba, że to jest konieczne, że to jest taki wymóg, a potem się okazuje, że no, tak wcale nie jest. Tak, więc kiedy jest uroczysta procesja z darami, możemy siedzieć. Kolejna rzecz to klaskanie na mszy świętej. Tak, często się zdarza. Tak. Nie powinno się klaskać na mszy świętej i to nawet nasz proboszcz czasami wspomina o tym. A ludzie mimo tego, że to usłyszeli, i tak chwilę później zaczynają klaskać. Tak, na przykład czasami jest tak, że na mszy świętej gra jakiś artysta. Na przykład na jakimś wyjątkowym instrumencie.
jako oprawę. I zdarzyło się właśnie na naszej parafii, że za każdym razem, kiedy na przykład była ta przerwa, że właśnie była muzyka, kończyła się, przychodziliśmy do pewnego etapu mszy świętej, to były oklaski. No i ksiądz proboszcz nasz zwrócił uwagę, że tych oklasków nie powinno być na mszy świętej, prośby je skupić na Bogu. A możemy się tu chwilę zatrzymać. Co to pokazywało? Że część z nas po prostu była obserwatorami, że była tylko i wyłącznie widzami, a nie uczestnikami. Bo jeśli jesteśmy uczestnikami, to oprawa muzyczna aż tak nie będzie przykuwała naszej uwagi, bo to nie jest istota tego, w czym chcemy trwać, w czym chcemy uczestniczyć. To jest tylko dodatek, a na dodatku nie ma co się skupiać, bo wtedy może się okazać, że ten główny kęs nam ucieknie. Tak, i cofając się o kilka wieków, to na przykład święty Augustyn, który bardzo kochał Boga, przeżywał na przykład, że kiedy chodził do parafii, gdzie była taka piękna oprawa, że go ta oprawa tak bardzo mu się podoba, że tak bardzo się z niej cieszy, tak bardzo nie skupia uwagę, że uważał, że to nie jest w porządku i starał się nawet w pewnym momencie unikać takich mszy, ponieważ go to rozpraszało w jakiś sposób, uważał, że go to rozprasza od Boga. Oczywiście wiemy o tym, że piękna oprawa pomaga wejść w modlitwę, jeżeli, szczególnie kiedy zespół albo organista, chór, schola modlą się, też śpiewając, to rzeczywiście to bardzo pomaga wejść w modlitwę. I także wiemy, że czasami przeszkadza nam oprawa taka nieudolna. Tak, szczególnie kiedy mamy skupia uwagę na sobie, no bo jednak grać nie umie, śpiewać nie umie, ale zaśpiewa. Wcale nie wkłada w to serca swojego, tylko no po prostu to jest przeszkadzanie, utrudnianie, ale oczywiście to nie będzie nam uniemożliwiało. Wtedy najlepiej się po prostu modlić do Boga. Tak, ale to też jest takie zadanie dla osób, które dobrze słyszą, dobrze grają i dobrze śpiewają. I jeżeli uczestniczycie w mszach świętych, że rzeczywiście ta schola jest dosyć słaba, nawet rozprasza was w modlitwie, a wy macie, jesteście obdarzeni przez Boga ogromnym talentem, to warto jest zaangażować się w oprawę muzyczną, zgłosić się do księdza, powiedzieć, że macie takie umiejętności i chcielibyście służyć Bogu w ten sposób. Oczywiście pytajcie się Boga, czy was do tego powołuje, ale wydaje mi się, że warto, że jest bardzo wiele osób bardzo talentowanych, którzy się nie angażują, a sprawiałoby to, że każda msza byłaby piękniejsza, ale to też jest taka dygresja. I psalm by był ładniej zaśpiewany. Tak. Naprawdę byłoby wtedy łatwiej rozróżnić słowa tego psalmu i można się także łatwiej pomodlić, kiedy rozumiemy, co jest w ogóle mówione. No ale to tylko tak na marginesie. Kolejnym błędem, który się pojawia, ale to w sumie nie jest taki błąd po stronie wiernych, moim zdaniem jest to bardziej błąd po stronie kapłanów, że zdarzyło się, że w sumie nie jakoś często, ale zdarzyło się, że widzieliśmy, że osoba świecka mówiła homilię. A nie ma prawa. Tak. Homilię powinien wygłosić albo kapłan, albo diakon. Koniec. Co ciekawe, Janek też, jeżeli by został, mimo że ma żonę i dzieci, tak, to jeżeli zostałby diakonem stałym, mógłby też mówić kazania, mówić homilię. Tak. Aczkolwiek jest jeszcze za młody. Tak, wymogi do diakona stałego to jest minimum 35 lat. Tak. I chciałabym przeczytać w sumie ten punkt, który Janek tutaj umieścił z instrukcji Redemptionis Sacramentum. Tak, jeżeli zajdzie potrzeba, aby świecki przekazał wiernym zgromadzonym w kościele jakieś informacje albo świadectwo o życiu chrześcijańskim, należy to zasadniczo przenieść poza celebrację mszy świętej. Z poważnych jednak przyczyn można takie informacje lub świadectwa przekazać po odmówieniu przez kapłana modlitwy po komunii. Praktyka ta nie może stać się jednak zwyczajem, co więcej te informacje i świadectwa w żadnym razie nie powinny posiadać takich cech, aby mogły być kojarzone z homilią, ani być powodem niewygłoszonych homilii w ogóle. A niestety dość często się kiedyś spotykaliśmy z tym, że właśnie świeccy byli zapraszani i mówili homilię, no szczególnie świeccy gdzieś tam nawet z zagranicy. Na szczęście już teraz jest to coraz rzadziej, już rzadziej się z tym spotykamy, może też rzadziej uczestniczymy w takich eventach, więc może to też i z tego wynika, ale po prostu rzadziej już to obserwujemy. Ale tak, byliśmy świadkami takich błędów i to są rażące błędy,
Szczególnie, że to wtedy kapłan za to odpowiada, żeby przestrzegać tych przepisów. Tak, kolejnym błędem jest niewypowiadanie aklamacji, które powinny być wypowiadane przez wiernych w trakcie mszy świętej, czyli te wszystkie odpowiedzi ludu. Tak, ja bym tutaj wypisał te wszystkie aklamacje, ale to nie jest odcinek chyba, żeby o tym mówić, ale należy odpowiadać. Naprawdę należy odpowiadać. Czyli także śpiewać psalm. Tak. Kolejny błąd, który się pojawia, ale raczej ludzie wiedzą, że tak, to raczej jest takiego odruchu, jeżeli ten błąd się pojawia, wypowiadanie amen po modlitwie Ojcze Nasz w trakcie mszy świętej. To, myślę, że to, że to się pojawia, to dlatego, że ludzie... Trochę odruchowo mówią. Tak, że to nie jest jakiś taki błąd, nie wiadomo jaki. Raczej ludzie, kiedy to powiedzą, to zauważają, że to powiedzieli. Ale kiedyś też ten błąd popełniałem, teraz już mi się to raczej nie zdarza, albo przynajmniej bardzo rzadko. Ale raczej nie zdarza już mi się od jakiegoś czasu. Także po prostu wystarczy zwrócić uwagę, na co jest miejsce w trakcie mszy i faktycznie stanąć sercem. Wtedy będzie nam łatwiej uczestniczyć we mszy świętej i łatwiej będzie nam zrezygnować z błędów. Jeśli je zaobserwujemy, łatwiej będzie nam później z nich zrezygnować. Jeśli ktoś nam zwróci uwagę, to cóż, może być trudno nam to najpierw przyjąć, ale później, jeśli wcielimy w życie to, co było faktycznie istotne, to, co było pomocne, to, co było dobre, to będziemy mogli sercem bardziej uczestniczyć we mszy świętej, więc to będzie na plus. Ale nie podchodźmy do drugiego człowieka i nie mówmy jemu tak z góry: źle się modlisz, teraz masz źle złożone ręce, teraz to nie jest czas, żeby się bawić w kaczkę, tylko żeby faktycznie uklęknąć. Więc jeśli możesz, to uklęknij, a nie bawisz się w siłowni, teraz robisz wtedy jakieś półprzysiady czy coś w tym stylu. Nie. To nie jest na to czas, to nie jest na to miejsce. A jeśli nie masz miłości wystarczającej do tego, żeby komuś zwrócić uwagę, to lepiej nie zwracaj. Tak, i to jest ważne, żeby nie zwracać innym uwagi. I ostatni punkt, jaki tam Janek wypisał, to jest to, że nie przywiązujemy wagi do czytań, że czas czytań poświęcamy na myślenie, co dzisiaj na obie. Oczywiście może się zdarzyć, nawet przy naszych najlepszych chęciach, że nam te myśli do tego obiadu przejdą, bo jesteśmy tylko ludźmi i to nie jest jakiś mega błąd albo jakiś grzech. Ale starajmy się oczywiście pamiętać o tym, że te czytania są ważne, że to są czytania, które wybrali hierarchowie kościelni z Duchem Świętym, że one nie są losowe, że często mamy doświadczenie, że te czytania, które są danego dnia, odpowiadają na nasze pytania, prowadzą nas przez cały dzień. Więc jest to Słowo Boga, które jest żywe i ta część mszy świętej, liturgia słowa jest niezwykle ważna i warto skupić się na tym. I się do niej przygotować oczywiście. Tak, czy warto też przeczytać wcześniej, ale właśnie, żeby to przeżyć, żeby rzeczywiście spotkać się z Bogiem w tych Jego słowach. Bo to są, no, to są słowa żywe i lepszych słów nie usłyszymy. To jeszcze kilka... Gdybyśmy mogli jeszcze ten błąd oczywiście rozszerzyć na całą mszę świętą. Znaczy, nie skupiajmy się na sobie, nie skupiajmy się na tym, co tam gdzieś tam było. Nie skupiajmy się na tych myślach, które nam przychodzą, tylko skupiajmy się na Bogu i starajmy się uczestniczyć w tej mszy świętej sercem. I kolejny błąd, który chciałbym tutaj dodać, to jest skupienie się na tym, że czegoś nie zrozumiałem, że czegoś nie usłyszałem, że czegoś że czegoś nie pamiętam. Bądźmy tu i teraz w trakcie mszy świętej. To, co było, to było. Jeśli zapomniałem, to trudno. Teraz powinienem uczestniczyć w tym, co jest. Bo jeśli skupię się na tym, co było, to nie będę uczestniczył w tym, co jest. Więc to będzie większy błąd, bardziej rażący. I naprawdę to będzie nas cofało w rozwoju duchowym. Ważne jest też, że jeżeli przychodzimy też z jakąś intencją szczególną na mszę świętą, to też nie powtarzać Bogu przez całą mszę tej intencji. Tylko w odpowiednim momencie, wtedy, kiedy jest zanoszenie właśnie modlitwa wiernych, zanoszenie tej intencji do Boga, to wtedy właśnie tą intencję oddać, albo tuż przed przyjęciem Komunii Świętej powiedzieć Bogu, że właśnie w tej intencji się do Komunii przyjmuje, a raczej nie skupiać się, żeby całą mszę się modlić w tej intencji. Skoro ja ofiaruję mszę w tej intencji, to powinnam całą mszę powtarzać w myślach tę intencję. Nie, tak nie jest. I co jeszcze chciałam powiedzieć, a to też czasami spotykam taki błąd, szczególnie w takich mszach, gdzie jest modlitwa wiernych, że ksiądz otwiera tą modlitwę tak, że każdy z kościoła może powiedzieć, albo każdy z jakiejś grupy w małej kaplicy, to też ta modlitwa wiernych powinna spełniać pewne zasady i też to nie jest miejsce, żeby dziękować.
to jest moment, żeby prosić akurat modlitwę biernych, a często zdarzają się różne wezwania w różnej kolejności i trochę pomieszane. No ale to już jest takie, na takich mszach paryfialnych rzadko się zdarza. Błędów oczywiście jest znacznie więcej, ale tutaj nie będziemy wszystkich przytaczać. Najważniejsze, żeby po prostu trwać w trakcie mszy świętej w Bogu. Żeby się na Nim koncentrować, żeby się na Nim skupiać, a jak będą się pojawiać jakiekolwiek myśli, czy jakiekolwiek osoby wokół nas, to cóż, nie skupiajmy się na nich, nie zatrzymujmy się na nich, a zatrzymujmy się na Bogu. Tak, czyli nie popełniałem największego błędu, nie skupiajmy się na błędach innych, skupiajmy się na Bogu. Tak. A jeśli by była taka sytuacja, że ktoś by przy nas zemdlał, to oczywiście nie o to teraz chodzi, że będziemy izolować się od tej osoby, tylko żeby tej osobie pomóc, ale nie robiąc szumu wokół tej osoby, a po prostu skutecznie pomóc. Tak. Tak, czyli jak dzieje się coś wyjątkowego, to warto jest zareagować. Mimo wszystko. Czyli można obserwować, ale nie będąc gapiem, a będąc uczestnikiem. Naprawdę o to chodzi. Bo jednak często można zobserwować, że ktoś przychodzi na przykład na chrzest święty, patrzycie, strój taki sobie, no ale może nie miał, ale może nie miał w garderobie innego, nie? Może akurat po prostu jest osobą, która od kilku ładnych lat już w kościele nie była. Może teraz Bóg tę osobę przyzywa do siebie, żeby ta osoba faktycznie spotkała się z Nim. Jak teraz przyjdziesz, twoja sukienka jest nieodpowiednia. Tak, czyli, no to możesz ją zgasić na tyle, że już ona nie przyjdzie do kościoła i wtedy ty będziesz odpowiedzialny za to, że ta osoba mogła przyjść, a jednak nie może. Tak, czyli w skrócie, nie zwracajmy uwagi bez miłości, nie skupiajmy się bardzo na błędach innych, na to, jak ktoś jest ubrany, jak ktoś się zachowuje na mszy świętej. To jest... Ktoś teraz w jednej aklamacji nie mówi i, tylko nagminnie to i pomija. Także skupmy się na Bogu, uczestniczmy we mszy świętej sercem, bo to jest czas naszego spotkania z Bogiem. Tak, powiedzieliśmy o tych wszystkich błędach, dlatego że gdzieś tam Janek właśnie powiedział, że nie wszystkie, nie większość, ale część na pewno popełniliśmy. Z tych błędów ktoś nas kiedyś poprawił. No, większość to Bóg nas poprawił. Tak. I staramy się jak najbardziej dobrze uczestniczyć w mszy świętej. I tego też polecamy, żeby się starać ze wszystkich sił spotkać w tym czasie z Bogiem i nie przejmować się tym, co się dzieje. A, to jeszcze jeden błąd w takim razie. Już o nim mówiliśmy na łamach tego kanału. To jest po przyjęciu Komunii Świętej skupianie się na sobie. Czyli na przykład możemy pójść w tym momencie przed jakiś boczny ołtarz, przed obraz, swoją formułkę zacząć odmawiać. A to nie jest na to czas, to nie jest na to miejsce i nie o to chodzi. Skoro przyjęliśmy Chrystusa, to cóż, skoro przyjęliśmy Go do domu naszego serca, to powinniśmy się skupić na Nim. I naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, czy teraz pójdziemy przed obraz, czy nie. Bo mamy Boga przed sobą, więc po cóż teraz mamy się patrzeć na zdjęcie osoby, skoro ta osoba jest przy nas. W nas. A właściwie w nas. No tak bardzo mocno przy nas, że już się bardziej nie da. Ale Janek nagrał odcinek o Komunii Świętej. Gdzie to wszystko opowiada? Pokrótce oczywiście. Pokrótce, więc już... Więc odsyłamy do tego, tak, do tego, tak, odcinka, pojawi się w tym rogu. Prawdopodobnie, a jak nie, to możecie wpisać w wyszukiwarkę. Jak przyjmować Komunię Świętą. I to jest koniec części drugiej. Dziękujemy serdecznie, że obejrzeliście zarówno część pierwszą, jak i część drugą. Dotrwaliście do końca, serdecznie dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.